Alicja Bachleda-Curuś okazuje się, że jest nie tylko utalentowaną aktorką, ale również bardzo utalentowaną designerką. Właśnie zaprojektowała autorską kolekcję biżuterii dla marki WCRU. Jesteś jedyną gwiazdą, którą zaprosili do stworzenia kolekcji, która rzeczywiście tę kolekcję stworzyła od początku do końca, tak jak chciała, od rysunku aż do ostatecznego efektu. No tak się wydarzyło faktycznie. Wiesz co, ja jestem tak naprawdę w szoku, że mi na to pozwolono, ponieważ ja usiadłam w Stanach, o świcie, kredkami mojego syna naszkicowałam coś tam, jakieś bransoletki, pierścionki, jakiegoś węża, znaczy jakiegoś, faktycznie to takiego dokładnie. I potem wysłałam to do WCRU-ka, a oni powiedzieli tak, okej, okay, tylko czy chcesz to cienie, więc jak gdyby jestem strasznie szczęśliwa i przyznam się szczerze, że jest to tak jeden z bardziej kreatywnych momentów w moim życiu. Alicja ma coś sobie niesamowitego, bo ma wrażliwość, bardzo szybko się uczy i stąd już w pierwszych szkicach było widać, że jak będzie wyglądać ta biżuteria. I jakbyśmy zobaczyli te szkice, które powstały, które narysowała Alicja, one bardzo wiele nie odbiegają od tego, co mamy tutaj na stole. Alicja nas cisnęła, dociskała, żeby to wyglądało tak, jak wygląda. No a to, że ona jest tak doskonała, tak dopracowana w najmniejszym szczególe, wynika też z czasu produkcji tej biżuterii. To opowieść o przemianie, o rodzeniu się nowego dnia, o tym, że z dziewczynki zmienia się w kobietę, o tym, że za każdym rogiem może się kryć jakieś nowe wydarzenie, czy może kryć się mogą nowe możliwości, no była dla nas urzekająca. Dla mnie osobiście jako kobiety to jest taka opowieść, która jest opowieścią emocjonalną. Ja też chcę wierzyć, budząc się każdego dnia, nawet w szary i smutny poranek, że słońce nadejdzie, że w moim życiu może się wszystko odwrócić i ta kolekcja niesie coś takiego. To jest talizman, to jest taka emocja zaklęta w tych szlachetnych kruszcach. Kamień, który jest zielony, jest to szmaragd, bardzo szlachetny, rzadko wykorzystywany kamień, dlatego że on jest bardzo trudny w obróbce. Zieleń jest też bardzo zmysłowym, szlachetnym kolorem i jest kolorem Alicji. Ala rzeczywiście wchodzi w proces, wyobraża to sobie, więc praca z nią była przyjemnością, więc oficjalnie mogę ogłosić, Alicja Bachleda-Curuś jest projektantką biżuterii.